Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Furmanek i pracuję w sanatorium SAN jako dyrektor generalny. Gdy 5 lat temu złamałem kręgosłup w odcinku szyjnym w wypadku rowerowym, w sanatorium SAN nie potrafiono mi jeszcze pomóc. Od tego czasu wiele się zmieniło. Zbudowaliśmy zespół fachowców, a wraz z nimi stworzyliśmy program o nazwie Terapia Indywidualna. I to właśnie o tym jest film, do obejrzenia którego Państwa zapraszam. Wspólnie z Państwem prześledzimy losy i usłyszymy wrażenia 4 pacjentów, którzy ostatnio u nas gościli. Zapraszam na film. Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Urban, jestem lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą reumatologii. Od 2008 roku specjalizuję się w rehabilitacji medycznej. W sanatorium SAN w Kołobrzegu nadzoruję program indywidualnej terapii narządu ruchu, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Także spróbujemy sprawdzić, skąd one wynikają. Sprawdzimy sobie ruchomość ramion, wznosimy powolutku w górę. Czy występują jakieś bóle w tej pozycji? To znaczy czuję w kręgach szyjnych, tak? Powolutku ruszamy w dół. Wznosimy ramiona przodem w górę. Powolutku ruszamy. Luźno. Czy teraz jakieś bóle występują? Tak, czuję w łopatce. Dobrze. Następnie sprawdzimy sobie ruchomość w odcinku szyjnym kręgosłupa. Plan, który zakładam na 2 tygodnie, będzie obejmował zwiększenie ruchomości w odcinku szyjnym za pomocą mobilizacji, masażu poprzecznego, masażu funkcyjnego, jak i stretchingu. Bardzo ważnym elementem także będzie autoterapia, którą będę wstępnie wprowadzał. Więc tak, jeżeli chodzi o jakiekolwiek techniki terapii manualnej, jak najbardziej są wszystkie bezpieczne, są poprzedzone testami bezpieczeństwa, nigdy nic nie jest wykonywane bez dokładnego wywiadu. Także proszę się nie obawiać, uspokoić się, rozluźnić. Rozluźnienie jak najbardziej będzie nam pomagało w całej terapii. Witam Panią bardzo serdecznie, nazywam się Robert Hod, będę prowadził z Panią zajęcia z terapii manualnej. Zapraszam do gabinetu. I teraz proszę, napinamy, zginamy, tak, wytrzymujemy napięcie, 3, 2, 1 i rozluźniamy. I jeszcze raz, napinamy, zginamy po budzie w kierunku do pośladka, 3, 2, 1 i rozluźniamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam się Agnieszka. Jestem Państwu przygotowany. Doskonale. Uśmiechnąć się, nie spinać się. Zapraszam do Was. Witam, mam na imię Mariusz. Ryszard. Zapraszam do Panie. Wiem, że to są dolegliwości związane z kolanem, tak? Tak zwane kolano skoczka. Od kiedy te dolegliwości bólowe występują? Od połowy października. Czy coś operacyjne było robione w tym kierunku? Czy wcześniej korzystał Pan z terapii manualnej? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Czy te bóle są tylko zlokalizowane w obrębie kolana? No nie tylko. W obrębie wiązaka bocznych. Okej. Zapraszam. Zapraszam tutaj Panu Zarządkę. Proszę się położyć na plecach. Proszę o czynne wykonanie ruchu, zgięcia w stanie kolanowym i biodrowym. Kolano kierujemy w kierunku klatki piersiowej. Dobrze, dziękuję. Późno. Czy teraz jakiś ból występuje? Minimalnie. Dobrze, późno. Czy teraz? Teraz
z prawej strony. Zabrać się z tej strony. Dobrze, dziękuję. Podrzędko. Wykonaliśmy wstępne badanie kolana. Dzień dobry. Witam. Zapraszam Panią na terapię. Wszystkie informacje już uzyskałem od lekarza, także możemy zaczynać. Proszę powiedzieć, czy jakieś dolegliwości bólowe w obrębie łydki, uda pojawiają się? A co się dzieje z kręgosłupem? Wszystko w porządku? W porządku. Okej, czyli pozostajemy sobie w tej pozycji. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kramarczyk Agnieszka. Witam Panią na zajęciach. Poznałam Panią historię chorobową i zapraszam na salę gimnastyczną. Razem ćwiczymy dzisiaj. Dziękuję. Co robię? Luźno widzę. I ostatni raz widzę. Dobra. Obracam się w stronę pustka. Lek. I z lek. Zamknę. Świetnie. Bardzo ładnie. Dobra, trzeba. Dobra, trzeba. Lek. Wracam do pozycji wyjściowej, pozycja swoja i z wydechem zastosowuję brzuszek. Idziemy dalej. Uwaga, z wydechem uciekamy brzuchem do środka, zbliżamy lędźwie do maty i powolutku krąg po kręgu unosi Pani biodra w górę. Hop! Krąg po kręgu, stop! I krąg po kręgu odkładamy, trzymając powłoki brzuszne i na samym końcu kość krzyżowa. I luźno wracamy do swojej pozycji. Jest? Jeszcze raz. Dobrze, teraz Zbyszku, będziesz pracował stopą, zginaj i prostuj powolutku, delikatnie, tak? I rozluźnij. Sama stopa, Zbyszek. Stop, stopa, stopa, stopa. I do siebie. Hop. O, tu właśnie. I tak, tu, dobra. I wolniutko. Już jest ok. Ile to trzeba było, kurczę, szukać tych miejsc. Jeszcze jak jest wcześniej sezony, to wszystkie dolegliwości wychodzą. Hop! I wracam. Hop! I wracam. Hop! Super. I ustawiamy się teraz bokiem do lustra. Pół kroczku w tą stronę. Bokiem do lustra. Do tego. I to samo ćwiczenie. Czyli teraz nam taśma pociąga w zupełnie innym kierunku. Hop. I wracam. Hop. Uwaga na kolana. Żeby one nie przekraczały linii, którą dotyczą nam palce. Super. Stop. Zatrzymujemy przy zgięciu. I powrót. Zgięcie. Wytrzymujemy w tej pozycji. I powrót. Wytrzymujemy. Powrót. Zmieniamy ustawienie i palców. One są przyklejone do podłogi. I pięt. I powrót. Jak? Czuć coś? No takie zmęczenie. Jak na długo to wiadomo. I powrót. Mdlenie. Dobra. Zrobimy sobie równolegle do siebie stopy. Ok. I powtarzamy. Nie, powrót. To jest jakieś 3-4 sekundy napięcia. Kątem oka skorygować swoją sylwetkę w tym lustrze, które jest z drugiej strony. Dobra. Z tej pozycji zaczynamy od prawej nogi. Wchodzę na ten podkład, schodzę w prawo. Prawa zaczyna wejście, prawa schodzi pierwsze. Super. Tak, żebyśmy miał całą dłoń. Ale w prostu, o właśnie. I bardziej na bok, bardziej na bok, na bok. Bardziej mniej co tam jest. O, właśnie. Tyle ile możesz, ile wytrzymasz w tej pozycji. Dobra. I obróć się na przód.
i drugi bok. Obraca się na drugi. To samo. Do kolana, do kolana, do kolana, do kolana, jeszcze o. O, się. Za daleko miałem. No, spokojnie. Witam, witam Ciebie. Po dwóch tygodniach naszej pracy, sumiennej, ciężkiej, chciałbym, abyś mi powiedział, co nastąpiło po naszych spotkaniach, tak? Powiem króciutko, co było przed spotkaniami. Czy nastąpiła jakaś poprawa? Zdecydowana poprawa. Nie czuję żadnego bólu. W początkach przeżywałem ciężkie chwile, bo musiałem nawet schunować. Sprawiał mi ból oczywiście schodzenie po schodach, tak zwana kontuzja skoczka. Jednak umożliwiła mi sporo ruchów. Różne skręty w lewo, w prawo stopą nie mogły być wykonane, czy nawet rażenie też sprawia ból przed spaniem. Tak, jestem zachwycony w ogóle tym ćwiczeniem, że na pewno będę wykonywał ćwiczenia na muzy, ale już jestem wdrożony przez te dwa tygodnie i to mi ułatwi szereg ćwiczeń, które trzeba wykonać. Jak Pani Krystyno? Po ćwiczeniach, po zajęciach? Coś się otworzyło? Tak, te dwa tygodnie to na pewno nie były stracone, nie był stracony czas. Dużo mi pomogły ćwiczenia, szczególnie Pani ćwiczenia. Pani ma dużą zasługę w tym, jak ja się w tej chwili czuję, bo przygotowała mi Pani ćwiczenia tak, że wykonywałam je bez bólu. Dobrała mnie Pani ćwiczenia do mojego stanu zdrowia. I dzięki temu wiem, że ćwicząc je w domu, wykonując je w domu, teraz na pewno nie zrobię sobie krzywdy i to był na pewno dobry start do samodzielnej pracy. Ten czas tu spędzony w bardzo miłej atmosferze. Zresztą nie tylko Pani w tym zasługa, ale na pewno dużo wniósł terapeuta manualny, który rozciągnął mnie tak, że teraz jestem dużo bardziej sprawniejsza. Ból na pewno jest, ale mniejszy i rzadziej wraca. Tak, na pewno czuję się dużo lepiej. A dostała Pani jakieś do domu zadania? Od Agnieszki? Od Pani Agnieszki? Wszystko jest. Dostałam mnóstwo zajęć, a poza tym tyle wskazówek cennych przy ćwiczeniach, które właśnie czasami zabierałam się za ćwiczenia w domu i bolało mnie i kończyłam, bo bałam się, że zrobię sobie szkodę. A teraz wiem, że wykonuję je prawidłowo i nie mogę sobie zrobić nic złego i będę na pewno je wykonywała z wielką przyjemnością. Myślę, że właśnie przyjdę za dwa miesiące może po nowe ćwiczenia, za jakieś konsultacje, bo będzie mi brakowało. Jest duża wola pracy teraz. Czyli tak, to jedyne co mi zostało. A dlatego, że widziałam, jak moja mama była niesprawna, też miała kłopoty z kręgosłupem, nie chciałabym doprowadzić siebie do takiego stanu i kiedyś jeździć na mózgu. Nie chcę tego. Zresztą, dziękuję Tobie za udział w naszych zajęciach. Mam nadzieję, że odniosło one pozytywny, zamierzony rezultat. Że udzieliliśmy Tobie kilku fachowych porad i wskazówek, a przede wszystkim zwalczyliśmy dolegliwości, z którymi się do nas zwróciłeś. I mam nadzieję, że te wszystkie zalecenia, uwagi od wszystkich trenerów, z którymi miałeś zajęcia i do czynienia, będziesz brał pod uwagę, trenując czy planując swój cykl treningowy i wrócisz do nas nie z dolegliwościami, ale jako kolega, jako kuracjusz. Dlatego, że jestem wcześniej urodzony, to jestem jakby zobligowany do tego, żeby korzystać z tego tytułu usług co jakiś czas, z racji, że ta regeneracja następuje troszkę wolniej, a przy Waszej pomocy, tym dynamizmie, a jednocześnie takim spokoju dotykania tych miejsc, które istotnie powinny być stymulowane, powoduje, że czujemy się coraz to lepiej i zawsze chętnie się wraca do takich sytuacji, które dają radość nie tylko samemu umysłowi, ale przede wszystkim ciału, bo to jest taki chyba główny cel, który jakby powoduje, że przychodzimy z tymi dolegliwościami, bo sami sobie nie umiemy z tym poradzić. Od tego są ludzie, którzy mają większą wiedzę, szerszy zakres znajomości ciała i takie działanie
jak najbardziej działa, co mogę. Że byłem tak rozluźniony mocno, te wszystkie moje miejsca bolące zaczęły eksplodować tym takim sygnałem, że one zaczynają działać, że jak ja powiem kolokwialnie, poczułem, że ta moja noga chodzi, po prostu ona była w jakiś sposób zablokowana poprzez te moje rozregulowania, jak ja to powiedziałem wcześniej, ta wasza stymulacja to tylko spowodowała, że ta noga moja zacząłem ją czuć i mogłem spokojnie na niej się opierać i ona powodowała, że była moja, bo do tej pory to była to noga taka, która no, działała tak nie do końca właściwie, a więc to rozregulowanie spowodowało, że ona już nabierała momentu tej regeneracji, dochodzenia do siebie i organizm poczuł, ciało poczuło, że to jest właśnie moja prawa noga. Kończenie sezonu, każdy powinien coś takiego zrobić. W momencie tego tak zwanego roztrenowania tego 4-5-tygodniowo każdy powinien skorzystać, może nie z całej takiej gamy tych zabiegów, ale na pewno z pływalni, z solanki, a zwłaszcza właśnie takiego manualnego rozluźnienia całego organizmu, a przede wszystkim części tych ruchowych, które służą, jeżeli to jest osoba biegająca, bo jeżeli to jest karateka, to musi korzystać z innych partii ciała, żeby je rozluźnić do tego, żeby one mogły normalnie właśnie takie rozregulowane, żeby doprowadzić do tego, żeby one powoli same się regenerowały, żeby nabierały tej mocy do dalszej pracy, do dalszego funkcjonowania na kolejny etap, czy na kolejny sezon. Tylko brzegu nie ma, jeśli chodzi o regenerację sportowców, to taki owszem, tylko po prostu się pokazać, że coś takiego jest. Na pewno wiele z tego skorzystam. Niekoniecznie z Kołbrzegu muszą być, ale na pewno będę korzystać z tego, bo jest to coś wspaniałego, a przy tym jeszcze można jakieś tam modyfikacje prowadzić, takie, nie wiem, może jakąś inną, w zależności od tego, co lekarz zaordynuje, co wiązać, ale przede wszystkim według mnie manualna ta terapia jest magiczna, Jeszcze Zbyszko, mam do Ciebie takie ostatnie pytanie. Jak oceniasz pracę z terapeutą na sali gimnastycznej, z trenerem personalnym? A to mam potraktować to jako facet, czy jako ten, który brał udział w terapii? No więc powiem pewnie... Ja to i facet, i terapeuta, ale z naciskiem... Nie, na pewno osobowość, która, z którą się przybywa na te 10 dni przez te kilka godzin, musi być taka dominująca, to nie podważam i nie słodzę tutaj. Niemniej jednak fachowa informacja, nam się wydaje, że my wszystko wiemy, ale przekazywany właściwy komunikat w prosty sposób dla pacjenta, który korzysta, być może niekoniecznie wie, co ma zrobić, jest właściwy i taka terapia indywidualna, czy te sesje takie indywidualne na salce ćwiczeniowej, czy na pływalni, takie owszem, ponieważ bardzo nam jakby zakodowują, może niewłaściwe słowa, ale tak każe nam się zapamiętywać w naszej głowie kolejne działanie tak, aby postępować właściwie. Może czasami na początku jest to nieudolne, ale z biegiem czasu nabieramy takiej rutyny. Ja już nabrałem, więc nawet jadąc na rowerze myślę nad tym, jak Agnieszka kazała mi to robić, a więc na pewno jestem na tak. Jak tutaj przyszedłem na terapię, bo zresztą tu mnie też sugerowaliście, że ja mam lekki taki, nie wiem jak to się nazywa, Zaburzony sterozy właśnie tej stopy. Miałem ją lekko ściągniętą do przodu, do środka. W tej chwili ja tą nogą staję zupełnie, mimo że mam buty zażerowane, ale staję zupełnie pewnie. Nawet mogę stanąć z rozkoku. Ja wiem, że moje trzy podparcia stopy są właściwe. A więc to już nawet dla samego tego wiem, że inny układ ciała, inny układ ruchu mi nie wysiada, bo ja się czuję stabilnie, swobodnie. Więc to choćby nawet dla samego tego, żeby poznać, że jak człowiek się czuje pewnie, to musi stać pewnie na dwóch nogach. Teraz mogę nawet i na jednej stać. Po tych dwóch tygodniach co mi dało? Większy zasób ruchu. Jak zresztą już tutaj dwa tygodnie razem współpracowali, starałam się wynajmniej, ale co mi dało? Mogę już proste takie codzienne czynności, tak jak... Na przykład jak? No, szaganie na pewno. Z czym były problemy? W czym były pod schylaniem się, czyli nie mogłam się schylić dlatego, że coś mi się ciągło. Czy pan też opowiadałaś mi, że problemy były z zakładaniem rajstopu? A najbardziej właśnie problem to było paznokciem, manikir, założenie rajstop. Kombinowałam sobie takim swoim sposobem, że kawałek rajstopu tu, na stojącą gdzieś oparta, nie na krześle. I drugi jeszcze dalszą czynnością dokonałam. To samo na spodku. A mogłaś pokazać, jak teraz wygląda? A teraz powiem tak, nawet prostą rajstopem.
już mogę sobie tutaj podciągnąć czyli dalej. Zwiększył się zakres. Tak. Super. Drugą też, to prawda, troszkę ciężej, ale sobie poradzę. Także tak jak ja mówiłem, też widziałam, że ten zakres ruchomości się zwiększył. Dużo też będzie teraz po twojej stronie. Będziesz musiała się pilnować, żeby te pozycje były właściwe. No i ćwiczyć trzeba i ćwiczyć cały czas. Wiem, bo nawet jak wstępnie pokazałeś mi wiele ruchów, to moje błędy życia codziennego, co ja się wykonywałam. Na przykład siedziałam źle przy biurku. Zawsze byłam zgarbiona, nogi pod porach i pozycja moja była w ten sposób. Czyli w zgięciu. W zgięciu i w napięciu. W tej chwili już całą kontrolę miałam. Kiedy nauczyłeś mnie coś. Siadam sobie proste, nogi proste. Jak już próbuję, to mi tam już coś zaboli, prostuję się. Czyli już jest coś. Tylko, że niestety muszę to cały czas kontrolować. Teraz też leży praca po twojej stronie. Jeszcze co bardzo uzyskałam, co się bardzo cieszę, naprawdę, jeden ruch, że potrafię tych prostych czynności sobie już czy paznokcia zrobić, czy cokolwiek, czy stopać, a przedtem nie mogłam.